Maryjo, Matko przemieniona przez łaskę Boga. Maryjo, Matko radująca się w Panu. Maryjo, Matko zanurzona w mocy Ducha Świętego. Maryjo, Matko rozmyślająca nad Słowem Boga. Maryjo, Matko błogosławiona, któraś uwierzyła Bogu. Maryjo, Matko uwielbiająca Pana. Maryjo, Matko przyjęta przez Józefa. Maryjo, Matko rodząca Boga. Maryjo, Matko rodząca Zbawiciela. Maryjo, Matko tego, który wyzwala ze szponów grzechu. Maryjo, Matko tego, który miażdży łeb starodawnego węża. Maryjo, Matko Słowa, które stało się ciałem. Maryjo,
Matko adorująca Syna wraz z pasterzami i mędrcami. Maryjo, Matko uciekająca przed Herodem, nienawidzącym Boga. Maryjo, Matko ofiarująca Jezusa w świątyni. Maryjo, Matko żyjąca w ubóstwie Nazaretu. Maryjo, Matko odsłaniająca Boga w Jezusie przebywającym w Kościele. Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa, umiłowanego przez Ojca w Duchu Świętym. Maryjo, niepokalana Dziewico, kończąc czas Bożego Narodzenia w liturgii, prosimy Ciebie, abyśmy i my, mając wzór w Tobie, przyjęli Twego Syna, Jezusa Chrystusa, z wiarą i bez lęku, z pragnieniem, z miłością i bez trwogi. Niech narodzenie Twego Syna doprowadzi nas do naszego narodzenia, czyli przejścia z grzechu ku sprawiedliwości, ze śmierci do życia, z ciemności do światła. Pomódl się za nas do Boga, aby ten mocą swojej łaski przemienił nas w dzieci Boga. Niech sakrament chrztu, który przyjęliśmy, nieustannie nam przypomina o tym, że jesteśmy przyodziani, ubrani w Twojego Syna, który jest zbroją światła przeciw złu Ojca wszelkiego kłamstwa. Maryjo, oblubienico Ducha Świętego, niech Duch Ojca, który jest w niebie, stąpi na każdego z nas. Duch miłości, Duch radości, Duch pokoju, Duch cierpliwości, Duch dobroci, Duch życzliwości, Duch wierności, Duch łagodności, Duch opanowania. Maryjo, błagamy Cię, niech nasze życie przemieniane przez słowo Twojego Syna będzie życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Niech nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus, Twój Syn, nasz brat i Pan. Prosimy Cię, Matko, niech Twój Syn, Jezus Chrystus, obdarzy mocą Ducha Świętego nasz episkopat wraz z jego przewodniczącym, arcybiskupem Stanisławem Gondeckim. Ochraniaj naszą Ojczyznę, rozwijaj w duchu braterskiej miłości nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem Arnoldem Chrapkowskim. Prosimy o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne w naszym zakonie i na całym świecie. Prosimy za naszych braci kleryków, braci juniorzystów, nowicjuszy. Prosimy o umocnienie tych, którzy odpowiedzieli na łaskę powołania, aby wytrwali do końca w Bożej miłości. Prosimy o pokój, najpierw w ludzkich sercach, między sąsiadami, o pokój w rodzinach, o pokój na świecie, w Polsce, w Ukrainie. Polecamy prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie, w którym przebywasz, Maryjo, w znaku Twego jasnogórskiego obrazu. Modlimy się we wszystkich intencjach polecanych w Księdze Apelowej, a także we wszystkich osobistych intencjach, które nosimy w sercach. Prosimy także o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Teresy Pietrzykowskiej, 71. rocznicę urodzin oraz 70. rocznicę urodzin dla Henryka Kapica. Prosimy o szczęśliwy lot dla Roberta Machury, Anny i Oliwiera, Aleksandra Machurów, o Twoją opiekę, Maryjo. Prosimy o uzdrowienie dla Mileny Gądek, również za pielgrzymów przebywających tutaj fizycznie w kaplicy
Twojej, Maryjo. Szczególnie polecamy pielgrzymów Słopnicy z diecezji tarnowskiej. Będziemy rozważać tajemnicę chrztu Pana Jezusa w Jordanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, o mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale oczczy nami z tych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowa.
Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem.